Pod czujnym okiem jednego z najwybitniejszych polskich poetów recytowali wiersze. Teraz widziałem całe wielkie morze, płynące środka jak ze źródła z Boga, a w nim rozlana była światłość Boga. I mogłem latać po całym przestworze, biegać jak promień przy boskim promieniu mądrości Bożej. I w dziwnym widzeniu, i światłem byłem, i źrenicą razem. Szkoła nr 22 w Chorzowie postanowiła odwiedzić Adama Mickiewicza, tak uczniowie rozpoczęli obchody stulecia niepodległości Polski. Zaczęliśmy od tego najstarszego wydarzenia, którym było powstanie listopadowe, w którym Mickiewicz przecież brał czynny udział. Co dzisiaj prezentują dzieci z Waszej szkoły, czy jeszcze z jakichś innych szkół? Nie, organizatorem głównym jest nasza szkoła, natomiast zaprosiliśmy okoliczne przedszkola i przyszłe dzieci z przedszkoli. My usiłujemy propagować poezję Mickiewicza w takim innym wydaniu, plenerowym powiedziała wydaniu, a oprócz tego postanowiliśmy pana Mickiewicza naszego trochę ubrać w kwiatki i jest tytuł tej naszej imprezy 22 kwiaty dla Mickiewicza od szkoły podstawowej nr 22 w Chorzowie. Przeszedłem ludzkie ciała, jak przebiega promień przez wodę, ale nie przylega do żadnej kropli. Wszystkie na wskroś zmaca i wiecznie czysty przybywa i wraca i uczy wodę, skąd się światło leje i słońcu mówi, co się w wodzie dzieje. Powiedzcie mi, jak przygotowaliście się długo do tego wystąpienia? Czy wy wybieraliście te teksty, które dzisiaj recytowaliście? Wyszło akurat tak, że pani na mnie wybierała. Ja sam osobiście się przygotowałem jakieś 2-3 dni do recytowania. Tak, pani nasza wychowawczyni, która uczy nas polskiego, wybrała nam teksty i mieliśmy też próby związane z jak będziemy to recytować. A jak już po występie? Po występie trochę stresu, przed występem było trochę stresu, no ale po występie byłam świadoma tego, że, no świadoma, że wyszło nawet okej, więc nie ma czym się przejmować. Wyszło bardzo okej. A wasz ulubiony poeta dzisiaj? Sam myślę, że Adam Mickiewicz jest jednak według mnie moim ulubionym poetą. Jego teksty są bardzo głębokie i mają niezwykle ciekawy przekaz. Proszę. A powiedzcie mi wy jeszcze, dziewczyny, co wy myślicie o takich imprezach, jak dzisiaj jest zorganizowane przez waszą szkołę? Według mnie to bardzo dobry pomysł, żeby też promować zainteresowania wśród uczniów. No i też ciekawy, żeby wyrwać się też, może nie wyrwać, ale żeby gdzieś nie było, że tylko siedzimy w ławkach, ale też mamy szkołę poza murami. Bardzo dobrze też, że każda klasa mogła coś przygotować i każdy mógł pokazać swoje wartości, no i swój talent. Czy wy dostaniecie za to ocenę wyżej na koniec roku, za zachowanie? Jakieś plusy będą? Tak, za wystąpienie dostaliśmy dodatkowe oceny oraz punkty dodatnie za to, że chcieliśmy. A jak wasze świadectwa na koniec, bo już się zbliża dużymi krokami? No, nie jest jakoś mega źle, ale też nie jest mega dobrze. Będę miała świadectwo z paskiem i średnią powyżej 5.0. Gratuluję. Zawsze mogło być lepiej, no ale no, nie narzekam. Z pewnością z tak dobrą znajomością polskiej literatury będą sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga.